działa, ha, ha, ha. O kurwa, ha, ha, ha. Konwoj, boimy się, ale jest super, kurwa, ha, ha. Łapki w górę. I z oddali wychylił się on, kurwa, wielki bohater, internetowy szerifo. Internetowy szerifo. Jeha, skurwysyny. That's right, boys. That's fucking right. 500. Yeah, baby. What's up, boys? Kurwa, kozacki filtr. Na takim filtrze już zostaję do końca. Zajebiście wyglądam. Patrzcie to. Yeah. Te krzyczaste brwi. Wąsik. To tego języczkiem poprawię. Nie, no kamerka jest dopierdolona. Zostaję tak do końca. Wyjebane. Co maleńka, ale widzę, dupeczki się zlatują na streamka. Patrz tą szczękę mała. Ja bym ci wykurwił z tej szczęki, to byś na wózku jeździła, nie? Patrz, kurwa. Zajebista. Najlepszy filtr, jaki znalazłem. Nawet nie próbujcie go podkradać, inni streamerzy, bo kurwa będzie ciężko z wami. Naprawdę. Tylko, a jak zgrał siebie? Papciu, czemu na twarzy masz taki hamulec od karuzeli? 5 złotych. Ale chodzi ci, że zawsze? No tak mam, tak się urodziłem. Taką mam buźkę, stary, nie? Ty masz matkę dziwkę, jebaną szmatę, a ja mam duży nos, kurwa. Nie no, dziękuję, dzięki za 5 złotych, byku. Ale tylko muszę się mierzyć z tymi żartami o swoim nosie. Cały czas, klamka, chuj diabła. Czy oglądałem Czukasza? Nie, ale ostatnio znaleźliśmy z chłopakami naszą ulubioną streamerkę, która się nazywa Emigrantka. Tylko zamiast A ma 4. Chłopie. Internet to jest. Ty rudy nie. 5 złotych. Dzięki, ruda kurwo, za 5 złotych. No, emigrantka mi poskładała łeb. Oj, poskładała. Ktoś był na streamie wtedy? Ja byłem u niej na streamie, chyba kilka razy byliśmy i na czacie pisałem. To byli widzowie, byli. No, powiem wam, że ta nowa fala streamerów, a szczególnie streamerek, to czasem, wiesz, głupio włączyć, jak w domu jest dziewczyna albo mama, nie? Mama ci wejdzie do pokoju, a ta babka bimbołami, kurwa, częście ci, wiesz, i sobie myślisz, co jest grane, nie? Matka wchodzi i myśli, co ten, kurwa, syn robi, nie? Pornosy, baba w ubraniu, kroi cebulę, co jest, kurwa, grane z tym moim synkiem, nie? Ciężko. Kiedy GTA? Skurwysy, ja muszę jakoś... To jest przejebane streamowanie na Facebooku, powiem wam, nie? Większość pytań, oczywiście to fajne, to jest miłe, że ludzie pytają, ale no to są pytania, kiedy FIFA, kiedy GTA, kiedy? Ja myślę, że na czacie się rozmawia o sytuacji obecnej politycznej na świecie i w kraju, o pogodzie, o ambicjach, o jakichś nowinkach sportowych, technologicznych czy motoryzacyjnych. W ogóle o jakichś tematach, o takim obyczaju ogólnym, nie? Że pogadać o obyczaju. Ale widzę, że połowa osób tu przychodzi tylko, żeby oglądać zjebany napad na kasetkę, albo kurwa, o jaki Williams! Albo, nie wiem, w Counter-Strike'a jeszcze granie. I tylko tyle. Nikt tu nie przychodzi poznać mnie takim, jakim naprawdę jestem. O, bo kiedy ten po 5 piwach? Ja chyba zbanuję słowo kiedy na czacie. Kiedy komentowanie meczu z Matim Borkiem? Nie mam pojęcia, kurwa, nie mam pojęcia. Chłopi nonstop się pytają, kurwa, kiedy to? Kiedy tamto? Kiedy, kurwa, tamto, nie? Ja czuję się jak stara z piątką dzieci i każdy przychodzi co 15 minut. Kiedy będzie obiad? Kiedy będzie obiad? Kiedy? Pojebani ludzie, kurwa. Paris, za ile hajsu byś mojemu staremu konia zwalił? Za 1 000 000 dolarów normalnie koniec walony, tylko żeby nikt o tym nie wiedział, nie? Jak będę wiedział tylko ja, ty i twój stary? No problem, 1 000 000 dolców w gotóweczce, kurwa, dajesz na ten, ja tam, wiesz, zamknięte oczy, kurwa, kowbojskie życie, i 1 000 000, tak, to jest 3 000 000 złotych pod pachę, wydupcam człowieku, buduję domek z drewna w domu, komputerek i streamowanko w lesie. No tak, tu z tyłu mam chusteczki. Popatrz. A już. Końcówka. Końcówka. Właśnie tak. Tak, 160 herców. Papciu, za 80 zetel odpalisz szluga na streamie. 5 złotych. Już jestem pojebany, że za 80 zł będę palił tutaj szluga? Co ty gadasz, chłopie? Za 100 to będę. Za 100 odpalę 2, nie? Ale za 80 zł nie. Że będzie dupczyć mi w pokoju, stary. No szluga będę palił tu na kąpie. No mogłoby być to śmieszne. No ale jak mówię, no... 100 zł to może odpalę tego szluga. Wiem, że za chwilę wyślesz. Ja będę się musiał z tego jakoś wywiązać. Mogę 3 hity walnąć tutaj szluga, nie? Dziewczyny, podobał się wam taki, jaki jestem? Ej, a chcielibyście mieć takiego chłopa, który ma cały czas taki filtr na mordzie? Zęba nie mam jednego.
Czy za 2,5 tysiąca złotych zwalę konia na streamie? Kurczę, nie dokoniecznie. Za 10 milionów dolarów mogę to zrobić, tylko wtedy to już będzie mój ostatni stream w życiu. Naprawdę. 10 milionów dolarów normalnie w walizce. Chłopie, tutaj kładziesz mi przed pokojem, nie? Pukasz. Ja mówię, okej, zaczynamy. Walę gruchę, ale to jest ostatni stream w moim życiu. W ogóle znikam. Znikam, kurwa, z internetu. Uciekam gdzieś i sobie żyję. Minę cię na ulicy kiedyś, to w Lamborghini. To jest ten chłop, co walił konia na wizji. No, za 30 milionów normalnie coś takiego odpierdalam, nie? Bo to wtedy wszyscy mnie zobaczą, no to już, wiesz, kariera zakończona, beka ze mnie i tak dalej, ale za to mam tak, 30 milionów, zmieniam sobie nazwisko, zmieniam sobie imię, kurwa, wyprowadzam się do Nowej Zelandii z Agnieszką, tam sobie robię bachora, którego chowam przed światem, żeby nie dowiedział się, że walił jego stary konia w internecie, wie, że to nie jestem ja, kumasz, ale teraz pomyśl sobie na taką sytuację, rzeczywiście przychodzi chłop i daje ci tą walizkę z tymi milionami, wyobraź sobie to zażenowanie, stoję sobie, wiesz, siedzę sobie tutaj, nogi rozjebane, nie? Tu klapa widać, patrzcie. Klapuś, wiecie o co chodzi. Nogi rozjebane i normalnie ze łzami w oczach. Bo jeszcze na kamerce ja siebie tutaj widzę, nie? I walę gruchę, nie? No tak. Ja pierdolę, aż mi ciary brały, nie? Wyobraźcie sobie to, że trzeba to zrobić, nie? Gość przychodzi z gotówką i mówi tak. To teraz będziesz walił konia. Na wizji. Teraz. No. I wyobraź sobie to. Najgorsze 15... I potem, wiesz, masz to 30 milionów. Jedziesz sobie Lambo, dziwki wszędzie na tym Lambo siedzą, ty masz złoto, 15 Rolexów, jedziesz sobie, ale co chwilę masz te flashbacki. Jak walisz sobie konia przed kąpem, nie mogę o tym zapomnieć. O nie, kurwa, waliłem konia przed kąpem, wiesz, cały czas. I to jeździ sobą w Lambo całe życie. I teraz ma taka puenta na koniec tej całej opowieści o waleniu konia za 30 milionów. Czy warto się tak skurwić, nie? I rozmawiasz sobie na przykład z jakimiś biznesmenami, nie? No, mam 20 milionów inwestycji w Pachambaju, teraz będę robił transfer banknotów z agecramptonhampton.com, ale z tyłu głowy, waliłeś konia w internecie, bekę mają z ciebie, a o nie, o, i wiesz, i pocisz się, nie? I tak, i wiesz, z tyłu głowy masz, waliłeś konia, hehe, beka, i wiesz, rozumiesz, i czy warto? A tak to sobie siedzisz na przykład biedny w domu, ale z tyłu głowy nic nie masz. Może masz takie, jesteś jebanym biedakiem, do niczego nie dojdziesz, ale na pewno to jest lepsze niż waliłeś konia w necie, każdy cię widział. Na pewno to jest lepsze, nie? Wiecie, o co chodzi? To jest moja pierwsza przypowieść, na którą wam przygotowałem. Dlatego kolejny raz, jakbyś mnie zapytał, czy zwalił mu konia za 30 milionów dolarów. Pana na swoim fiucie, szeryfie, 6 złotych. To już idzie w złą stronę. To już, wiecie, śmieszne było zwaleniem konia, okej, ale to już idzie w złą stronę, nie? Dlatego jakbym, wiesz, kolejny raz ktoś mnie zapytał, czy za 30 minut walibisz konia w internecie, no to bym sobie myślał, wiesz, zastanowiłbym się nad tym, nie? Bo pierwszą moją myślą takiego człowieka, zwykłego zwierzaka, okropnego zwierzaka, jest tak, 30 milionów, pewnie walę konia! Pozdrawiam Diego Platynowa i wszystkich dzikich starych. Pozdrawiam cię. 5 złotych. Konwój Jezusa. Pozdrawiam cię. Ale teraz, a jako człowiek, czy jako człowiek bym zwalił konia w internecie, jako osoba... No wyżej postawiona z wszystkich innych jednostek. My w kosmos latamy, nie? Za Chelsea. 5 złotych. Dobra, chuj z tym. Nie stawaj na Chelsea. Rozumiecie? Rozumiecie, o co chodzi? Jako człowiek nie zrobiłbym tego. Ale jako zwierzak, który dąży do bycia... No wiesz, życia w bezpieczeństwie i tak dalej, no to bym to zrobił. Ale jako człowiek szanujący się, nie zrobiłbym tego. Oj nie. I wy też, na pewno wy też. Dawaj drafta w FIFA. 5 złotych. O Boże. Ja, stary, pouczam cię. Coś chcę ci przekazać, kurwa. A ty pierdolisz o tej FIFA za 5 złotych. 5 złotych, FIFA, 5 złotych. Dlaczego? Nie chcecie w ogóle ode mnie brać w jakiejkolwiek wiedzy. Stary, takie puenty piękne, zamykane klamrą spójnych słów. A ty jedynie co potrafisz... Kiedy FIFA? Kiedy FIFA? Kiedy GTA? Gdzie jest George? Gdzie jest, kurwa, George? George, róbmy napad! Skończyłeś się, będzie GTA? Ja jebie. Wysiąkam se kulfona, kurwa, w kamerce teraz. Kurwa, aż mi kapelusz spadł. Jebany, kurwa, kowbojski kapelusz. Marcin 22, czy to w ciągu miesiąca z 15 tysięcy zbierasz, co nie? 5 złotych. Proste, byku, proste. Zaraz Aga kawior wnosi w bikini, kurwa. 4 dziwki leżą w łóżku. Chłopie, ty chyba spadłeś skądś. 15 koła miesięcznie. Gostek. To musiał być jakiś, kurwa, prezesem. Czy zajmowałbyś Agnieszce Gomba za 500 tysięcy złotych? 5 złotych.
Ej, na za pół miliona gonga? Chyba za darmo dostaję. Żarty z bicia kobiet, ale za... Śmiesznie w chuj. Nie, no za pół miliona nie. Dawaj jakiś kowbojski freestyle XD. 50 złotych. Nie, nie dam teraz kowbojskiego freestyle'u. Czy mam w pokoju klamki? Mam po drugiej stronie, Agnieszka mnie wypuszcza raz dziennie, żebym się wysrał. Tak to mnie zamykaj, siedź tu i streamuj! Siedź tu i streamuj, zarabiaj na nas! Ty kurwa po krako jebana z dużym nosem, jeb drzwiami! A ja wiesz, siedzę tutaj i na przykład wiesz, 3 dni nie streamuję, nie? Mam taki strajk, że nie streamuję, siedzę i wiesz, nie będę. Wyjebane. W cipie to mam. W chuju. Fika z makiem, nie? Siedzę, nie? Obrażony. Ale po 3 na przykład już pękłem, nie? Teraz tydzień strajkowałem, to teraz pękłem, nie? Wojtas. I siedzę, dopóki mnie nie wypuści. I wiesz, i ona to wszystko ogarnia. Ona ma te papiery rozwodowe, kurwa, umowy z Zuckerbergiem, a ja jestem takim zwierzakiem. Plana. Rozumiesz, jestem dobra, zwierzakiem jebanym. Dobra, skończ pierdolić. Wystarczy. Teraz FIFA. 5 zł. Flame, posłuchaj mnie. Czy ty masz, kurwa, ja już nie mówię o rozumie, bo na pewno kurwa nie masz, idioto zajebany, ale jakikolwiek szacunek do samego siebie? Wchodzisz i za 5 zł każesz mi, kurwa, coś robić? Anemo. Do kowboja internetowego, o śmieciu zajebany! Chcę pozdrowić serdecznie mojego kolegę. O, pomoże kolegę, 12 zł wysłał. Kolega nie jest pana fanem, ale już tak rzucasz madrościami, puentami i innymi ciamu. Co nas czeka do końca tego zjebanego roku i najważniejsze, jak to przetrwać? 5 zł. Nie podoba mi się twoja filozofia życia. Nie ma czegoś takiego jak przetrwać. Przetrwać? To możesz jakbyś, nie wiem, był na wojnie, w głodzie i w chłodzie, nie? Wiesz o co chodzi? Samotny. Wiesz o co chodzi? O, muszę przetrwać. A ty masz dach nad głową starego, pewnie starą, siostrę. 20 zł. Don Vito, 20 zł za FIFA. Będzie za chwilę FIFA, będzie za chwilę FIFA, kurwa. FIFA. Nic innego, panowie, nic innego. Jakieś wartości, coś takiego. Kumacie w ogóle się, nic, nie dociera. Słuchaj, przetrwać. Stary, ty nie przetrwasz, ty masz być, wiesz, conquerorem, zdobywcą. Rozwijać się, uczyć, czytać, chodzić po świecie, spacerować, poznawać ludzi. Przetrwać, kurwa, on wyjeżdża mi z przetrwaniem w 2020. Przetrwanie było mocne, modne w 39, kurwa. Wtedy mogłeś przetrwać, ale kurwa, w 2020 przetrwanie, ja jebie. Chłopie, życie, szkoła, zabawa, języki, kurwa, podróże. Przetrwać, on chce, kurwa, przetrwać. Ja pierdolę. Co za boomer! Przetrwaj! Czy to nie jest tak, że nie chcesz grać w FIFA, bo po prostu boisz się, że wpadniesz w depresję? 5 zł. Chłopie! Wpaść to ja mogę z tą starą, kurwa. I tyle. Chłopie, oczywiście, że lubię grać w FIFA, ale czasami denerwuje mnie. To jest jak z kobietami. Masz swoją ulubioną kobietę, zazwyczaj jedną. Masz żonę. Kochasz ją. Zrobiłeś dla niej wszystko. Ożeniłeś się z nią w ogóle. To jest pojebane. Ale nagle ona cię wkurwia. No i tak się dzieje bardzo często. I mówisz, co za dziwka, nienawidzę jej. I mija 2-3 dni, a potem oj, muszę walić konia na streamie za 200 zł. Was bez mózgi. 200 zł. Dzięki za 200 zł i złoń. Brawo, Alex Łańca! To są donate! Piąteczkę jak do automatu, kurwa, jednorękiego by wrzucał, nie? Jebnięta, tu 200 zł, chłop wchodzi, kurwa, na grubo, nie? Zabawa. Ja bardzo lubię FIFA, ale czasem na nią się złości, że nie chcesz grać. Sebastuwa! Witam, zaraz kończę! Wiktorię. 100 zł. Super! Super! Witam, trzymam się pod... Wiktoria! Wiktoria tutaj! Bang, bang! Strzelam do ciebie, łapę do góry! Haha, żartowałem, puste naboje są! Super, Wiktoria! Piona! Oh yeah, Wika! That's right, Wiktoria! Tak jest! Woohoo! Yeah! Dzięki za stówkę! Pinball! Pinball, bardzo kozacka gierka, dalej popularna. Tak! Tak, kochany, tutaj gościu wysłał. Tak, dzieci, teraz tak się spędza teraz czas wolny. Wysyłasz kasę chłopowi, żeby zapalił szluga na kamerce. Ale jaja! Michal Włoszek Pokacycki, a do ciebie szeryfia dziewczyna ze mną zerwała i proszę o pomoc. 6 zł. Ale w czym pomoc? Zerwała z tobą dupa, jesteś wolny, gościu. Nie mów, że jesteś, wiesz, pokrzywdzony. No znajdzie się nowa. Ile masz lat? 9? 12, kurwa? Zerwała z tobą przez to, przez Messengera? TikToka ci wysłała? O, z nami koniec? Co ty pierdolisz, gościu? O, nie ma się co przejmować, wiesz, jak to był jakiś długoletni związek i tak dalej, ale to jest po prostu... Nasz organizm tak reaguje, jak coś nowego się dzieje. Masz dupkę, nie? Masz dupcie, zawsze z nią jesteś. Mija dzień, 2, 3 tygodnie, miesiące, nie? Wiesz o co chodzi, nie? I organizm się przyzwyczaja, że dupka zawsze jest. I w momencie, kiedy on z tobą zrywa... Siemano, papciu, pozdrowisz Gawarkę i Sebę. No Gawarka, no Sepciu, no piony, dwie zbite, kurwa. Ija, na koniu jeżdżony jest owiec dupcany i żółty tyton jest.
I tak samo jest z dupami. Wiesz o co chodzi? I organizm, bo ty myślisz, że to jest, wiesz, miłość, gwiazdy się łączą, wiesz, że ty jesteś pojebany. To jest organizm, życie. Oddychasz, srasz, plujesz, takie sprawy. I tak samo jest z miłością. Kobieta odeszła i twój organizm dostaje takiego szoku. Ale gdzie jest cipka? Jak to, cipki nie ma? Jak, koniec, o nie? Wiesz, i zaczynasz, coś się z tą dziwnego dziać. Zadajesz dziwne pytania. Dziwnie się zachowywać. Zaczynasz walić konia w domu i płakać o niej. Wiesz o co chodzi? Zaczyna się coś dziwnego dziać. Dlaczego? Bo organizm tak się broni przed tą stratą. Zaczyna wariować. Ale masz mózg. Tak, mózg, kurwa, on działa. I myślisz sobie, ale dobra, przecież są inne cipki. Tak, są inne, naprawdę. Seryjnie, są inne, nie? Poważnie, to jest pojebane, ale są inne. No, naprawdę. Nie dwie, nie trzy. Miliony ich jest. I wtedy zaczynasz ogarniać. Ty, przecież ich jest więcej. I zaczynasz zarabiać, rozwijać się, chodzić na siłownię, biegać, wspinać się, ruchać kilka bab. I po chwili dochodzisz do czegoś takiego... Kurwa, to ja całe życie pchałem jedną babę i jeszcze płakałem za nią. Ja pierdolę. I wiesz, kiedy się łapiesz na tym wszystkim? Jak masz 40 lat i żenisz się z jedną z nich, siadasz i tak, ja pierdolę, co ja odjebałem? Co ja odjebałem? I krąg się zamyka. Pozdrawiam, i jesteś, wiesz gdzie? W piździe! Jak wszyscy. Ty jak mi pojechał, ty. Dziękuję. Seba, trzymaj CJ2 na ja, kurwa! Skakałem na krześle i za 300 zł. Zajebiście! 300 zł, kurwa! Kochani, no wydaje mi się, że możemy już kończyć. 6 baniek zarobione, spierdalam sto. Trzymajcie się! Może jak będziesz grał w RP, to ty psychologiem na wyspie będziesz. 5 zł. Jeździłem na koniu, wujek mnie uczył, moja babcia od strony matki miała konia, ja na nią wchodziłem, se kurwa na nim jeździłem w kółko. Jak miałem 10 lat. Pierwsze pytanie za 40 zł. Drugie, choroby psychiczne, jazdy. Każdy ma jakieś odchyły spowodowane dzieciństwem, jakąś traumą w ciągu dorastania, bo nawet z teraźniejszości, z dorosłego życia. Każdy jest lekko pierdolnięty. Każdy jest lekko pierdolnięty. Dlaczego na to zwracamy uwagę? Bo każdy inaczej jest pierdolnięty, nie? O, ten ma wybiegunówkę, ten kurwa drze mordę, wiesz, coś dziwnego, ten tego. I każdy coś takiego ma. Każdy coś takiego ma. Wydaje mi się, że gorzej, jak ktoś nie jest pierdolnięty. Jest taki normalny, wiesz, siedzi w domu, nie wdupca kozy z nosa, nie obgryza paznokci. Coś jest, kurwa, z gościem nie tak, że cię może zabić. Wiesz, o co chodzi? Co tacy? Spokojny? Siedzi? I czeka. Tylko, kurwa, na co? Na co on czeka? Ha? Dziwne. Dziwne, na co on czeka? Pojeb. Dziwany pojeb. Tak. Ale każdy jest zwariowany. Ja na przykład jestem pierdolnięty, nie? Ja mam mnóstwo takich zaburzeń. O Jezu, ile mam, ja mam zaburzenie na zaburzenie. No to teraz może posiedzimy w ciszy. Super. Chyba, moim zdaniem dzisiaj jest najlepszy stream, jaki miałem na Facebooku. Siedzę sobie normalnie. Naprawdę podobam się. Seba, no to jeszcze raz. 500 zł. Nie, to już są jakieś fejki. To już jest... No, to już jest dziwne, Sebastian, wiesz? Ej, co tu się dzieje w ogóle dzisiaj? Ja pierdolę, chłopi wysą klocka łącznie! Ja pierdolę! I to nie jest klocek gówna na klatę, tylko pieniasowy! O, Tony Montana, patrzcie, co on tutaj napisał! Kamerka. Jestem cała ujebana, weź mnie wyczyść. 5 zł. O Jezu, zabrzmiało to jak, wiesz, jakieś ten... Dobra, kamerko, wyczyszczę cię. Słuchajcie, Tony Montana wysłał nam bardzo ładny monolog, list. Słuchajcie... Przysięgam, chciałbym wziąć to pokolenie dzieciaków za rękę na jakieś 12 godzin i teleportować się z nimi gdzieś do 2002 roku. Obudzić się z nimi w sobotę i instynktownie włączyć telewizor, w którym leciałoby muzyczne notowanie Viva Polska, a zaraz po nim Dexter, Krowa i Kurczak na Cartoon Network. Zjeść z nimi paczkę maczuk za 60 groszy, wyrzuć metr huby buby i napić się oryginalnego frugo, które potrafiło wykrzywić buzię największego cwaniaka. Spędzić z nimi dzień na podwórku, bez tych nędznych telefonów, by pokazać im, że kiedyś każdy z nas widział gdzieś, wiedział gdzie i o której znaleźć się na dworze, aby pograć w piłkę lub poskakać z dziewczynami w gumę. Walkmana, ławka, słonecznik, wansy z targu, gra w kolory, wyliczanki, posiniaczone kolana, bazy w krzakach, pukawki na jarzębinę, orężada w butelce i lody kolorki.
Chciałbym im pokazać, jak można było zjeść obiad z prędkością światła, żeby nie stracić czasu na siedzenie w domu. Chciałbym ubrać ich w swoje spodnie na niedzielę i ostrzec, by mówili wszystkim, że nie mogą się pobudzić. Teraz z biegiem czasu tęsknę i za nią czasem. 10 zł. Dobra, chuj z tym! Pokazać zwykły trzepak do dywanu, który był najlepszym placem zabaw, gdzie nie miało się komputera i konsoli. Chciałbym, aby poczuły wspaniały smak kanapki z masłem i cukrem. Ja kurwa, czytam przemówienie! O Boże! GTRP znowu, wiem, będzie. Chciałbym pograć z nimi w zbijanego, a nawet ponownie strzaskać szybę w oknie sąsiada, aby pokazać im, jak szybko dzieci potrafiły uciekać ze strachu, gdy groziło im się ojcem lub policją, albo mamą. No. Chciałbym pokazać im, co to znaczy mieć kumpli z trzepaka i ile należy się przygotowywać do starcia w śmigu z dyngusa. Jak krzyczeć do mamy, aby rzuciła z okna 2 złote na chipsy i picie. I jak bardzo dzieci lubiły, gdy zrzucała im na frytki w woreczku. Niesamowite. Seba, trzymaj jeszcze stojde wiadro, zajebać i się nie przejmuj tym, że tam 1 kawę wysłałem, bo tu w Anglii to jest nic, więc spokojnie. 100 zł. Dziękuję ci, Sebastianie! Czokoczampy na Sebastiana! I serduszka, Seba! Dzięki serdeczne! Piąteczka, kowbojskie kręcenie za lasem dla ciebie jest na streamku. Chciałbym spędzić z nimi chociaż te 12 godzin, by pokazać im, na czym polegało kiedyś życie, jak zwalniał czas, gdy patrzyło się na życie wolnymi oczami, wspinało się po drzewach wolnymi rękami i cieszyło się Joszy. Wolnym duchem. Pozdraw z trybuny zabrani. Siedzimy sobie elegancko z Kłaczkiem i Bibsonem na TS i trzymamy się zabawzone ze śmiechu. That's Richard Boys. 5 That's złotych. Right, boy. Dzięki, Joszy. Pozdrawiam Kłaczka i Bibsona. Ale dalej nie dokończyłem. Bo to jest fajne zdanie. Jak zwalniał czas, gdy patrzyło się na życie wolnymi oczami, wspinało po drzewach wolnymi rękami i cieszyło się wolnym duchem. Przepraszam. Gdy rodzice pozwalali zostawać wieczorem godzinę dłużej na dworze, chciałbym, aby wiedzieli, że najgorsze kiedyś słowa brzmiały: wracaj już do domu. Chciałbym, aby ten jeden dzień pozostał w ich sercach, po to, aby wiedzieli, ile to wszystko dla nas kiedyś znaczyło. Dzieciństwo. Czy pamięta ktoś jeszcze? Co się stało z nami, dzieciakami z tamtych lat? Napisał do nas Kuba. Co się z nami stało? Siedzę w pierdolonym filtrze jebanego kowboja w pokoju, w zapotanych w majtkach i dostaję 1200 zł z dupy od Sebastiana. A kiedyś biegałem za piłką po dworze, bawiłem się rosorakami. Co się kurwa z nami stało?